Szanowni uczestnicy pierwszego Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Nazywam się Paweł Zyzak i jestem konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago. Mam zaszczyt reprezentować największy ośrodek polonijny w Stanach Zjednoczonych. Z tego tytułu, korzystając z zaproszenia na to ważne forum, pragnę podzielić się z Państwem kilkoma przemyśleniami odnośnie potrzeby długofalowego wspierania nauki języka polskiego w Stanach Zjednoczonych. Wciąż w powszechnej naszej świadomości na ulicach Chicago rozbrzmiewa język polski. Niestety jest to obraz utrwalony na starych filmach. Polacy reprezentujący najmłodsze fale emigracyjne właściwie w ostatnich dekadach opuścili Chicago w jego administracyjnych granicach. Nadto naturalne procesy demograficzne i społeczne negatywnie wpływają na zainteresowanie naszą mową ojczystą. Proces asymilacji językowej dokonał się już, można rzec, w Stanach sąsiednich, takich jak Michigan czy Wisconsin. Tam w liczących kilkaset tysięcy diasporach polskich aż 97% osób posługuje się wyłącznie językiem angielskim. To oficjalne dane cenzusu amerykańskiego z 2021 roku. Nie mamy powodów, by wątpić w ich rzetelność. Illinois przy odsetku 73% jest na tym tle czymś wyjątkowym. Nadchodząca zmiana pokoleniowa sprawi, że z ulic Chicago polska mowa jednak zniknie zupełnie. Z moich obserwacji, ale i w ocenie wielu moich kolegów, konsulów w Ameryce Północnej, przedstawiciele Polonii amerykańskiej urodzeni już na przełomie lat 90. i 2000. w życiu codziennym posługują się niemal wyłącznie językiem angielskim. Dlatego też za niezwykle cenną, wręcz niezbędną, uważam aktywność Związku Nauczycieli Polskich w Ameryce, podtrzymującą i rozbudzającą zainteresowanie nauką języka polskiego. Bez zrzeszenia nie byłoby fantastycznego rozwiązania promocyjnego, czyli tak zwanej pieczęci dwujęzyczności, Seal of Biliteracy, umieszczanej na świadectwie szkolnym polskich dzieci. Otrzymują ją uczniowie, którzy biegle władają co najmniej dwoma językami. I to niezależnie od tego, czy uczęszczają na zajęcia języka polskiego, czy też znają język polski z domu. Pieczęć nadają im szkoły, dystrykty szkolne lub stan, w którym mieszkają. W związku z tym, że nie wszystkie szkoły pozwalają uczniom zdać ów egzamin z języka polskiego, chociaż powinny, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich umożliwiło zdawanie egzaminu w ich siedzibie. Problem asymilacji językowej Polonii jest zjawiskiem, z którym nie wygramy, ale możemy je opóźnić. Stąd powinniśmy budować podwaliny pod zupełnie nowy sposób nauczania polskiej mowy ojczystej w Stanach Zjednoczonych. Kluczem są działania na rzecz dwujęzyczności. Wiemy o zgłaszanym przez amerykańskie szkoły publiczne zapotrzebowaniu na nowoczesne materiały dydaktyczne, co oznacza odejście od papieru na rzecz wirtualnych prezentacji i interaktywnych podręczników. Wiemy o zapotrzebowaniu na lektorów dla różnych stopni edukacji szkolnej i przedszkolnej. Dzięki konsultacjom z Ministerstwem Edukacji i Nauki przedstawiliśmy już naszym amerykańskim partnerom ofertę ORPEG, NAWA i Instytutu imienia Świętego Maksymiliana Kolbego. W konsulacie odbyły się i odbywać się dalej będą spotkania z nauczycielami polskimi uczącymi na co dzień w publicznych szkołach amerykańskich. W rozmowach z edukatorami, praktykami, także menadżerami w chicagowskim systemie szkolnym poruszamy tematy zarówno możliwości nauczania języka polskiego jako obcego w amerykańskim systemie edukacyjnym, działalności i rozwoju tzw. klubów polskich, a także możliwości utworzenia klas dwujęzycznych. W tym momencie największe szanse do wprowadzenia nauczania języka polskiego istnieją w ostatnich klasach szkół podstawowych oraz w liceach. Tam uczniowie mają obowiązek nauki języka obcego. W liceach młodzież może wybrać dowolny obcy język, którego zamierza się uczyć. Problem polega na tym, że dzisiejsza młodzież z polonijnych rodzin potrzebuje większej ilości bodźców i zachęt, by chcieć uczyć się języka polskiego zamiast na przykład hiszpańskiego. Stąd płynie potrzeba odpowiedniej, sprofilowanej komunikacji z tą grupą naszych rodaków. Nasza zbiorowa uwaga powinna skupiać się przede wszystkim na rodzicach tych dzieci. Bo to właśnie na wniosek rodziców Rada Pedagogiczna danej szkoły podejmuje decyzję o wprowadzeniu nauczania dodatkowego języka do programu szkolnego. Z jednej strony więc należy przygotować szkoły i nauczycieli dydaktycznie, oferować im nowoczesne narzędzia, wspierać ich na poziomie administracyjnym, zawierając umowy międzypaństwowe, ale jeżeli młody człowiek nie będzie miał okazji ani powodu, by poza własną rodziną rozmawiać po polsku, wszystkie te wysiłki okażą się bezowocne. I tu wielką rolę do odegrania wciąż mają organizacje polonijne. Ze swoim przebogatym repertuarem kulturalnym
polskie parafie, ale również polonijne biznesy, tworzące poprzez swoją ofertę naturalne środowisko językowe. Język jest najważniejszy, powiedział mi ostatnio mój kolega, konsul generalny Grecji, Emanuel Koubarakis, gdy omawialiśmy liczne podobieństwa między naszymi grupami etnicznymi w chicagowskim okręgu konsularnym na czele z systemem szkół sobotnich przy kościołach. W ocenie mojego kolegi dość śmiałej, gdy znika język, znika de facto diaspora. Droga Polonia, kilkuletnie już dzieci przyzwyczajamy więc do języka polskiego poprzez czytanie im na głos bajek, pokazywanie filmów animowanych w języku polskim, na przykład poprzez system bibliotek miejskich. Gdy te dzieci dorosną i trafią do szkół podstawowych i liceów, przekazujmy im stworzone w języku polskim multimedialne pakiety popularno-naukowe. W ten sposób historii świata i geografii uczyły się będą także w języku polskim, co równie ważne z polskiej perspektywy. Wykorzystując polsko-amerykańskie umowy między uczelniami wyższymi i polskie programy akademickie, wysyłajmy polską młodzież do Polski. Ba, jeśli jest taka możliwość, wysyłajmy dzieci na studia do Polski. Polska jest przecież miejscem atrakcyjnej i darmowej wyższej edukacji. Jest wreszcie ciekawym miejscem osiedlania się czy podejmowania pracy. Odwracajmy w ten sposób zapoczątkowany w ubiegłych dziesięcioleciach proces tzw. drenażu mózgów, odzyskując cenny dla Polski kapitał ludzki. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Państwu problematykę promowania dwujęzyczności wśród amerykańskiej Polonii. Byłbym niezwykle rad, gdybyście potraktowali moje przemyślenia jako punkt wyjścia do dalszej dyskusji o znaczeniu nauki języka polskiego w polskiej diasporze i o praktycznych rozwiązaniach w kontekście podtrzymywania jego istnienia. Życzę Państwu udanego zjazdu i owocnych obrad.